Cześć, witam Was na kanale Laik Makijażowy. Dzisiaj zapraszam Was na test podkładu GOSH, ale muszę przeczytać, bo nie zapamiętam, jak on się nazywa. Exceptional Wear Foundation. Ja ten podkład zakupiłam jakiś czas temu w Hebe, jak mieli promocję minus ileś tam procent na GOSH. Jak dobrze kojarzę, on kosztuje coś chyba między 50 a 60 zł, ale jeżeli się mylę, to poprawcie mi proszę w komentarzach. Mamy tutaj opakowanie w tubce, w środku jest 35 ml, czyli o 5 ml więcej niż standardowo. Ma być to podkład long lasting, czyli długotrwały. No i mamy tutaj napisane radiant skin, czyli rozświetlający powinien być. Ja tutaj z panią rozmawiałam właśnie, że mam cerę tłustą i doradziła mi ten, ponieważ patrzyłam tak na podkłady GOSH i powiem Wam szczerze, że sama nie wiedziałam, co mam wziąć i bardzo rzadko tak robię, ale wtedy właśnie akurat poprosiłam panią, żeby mi pomogła. No i przeczytajmy sobie, co tutaj mamy z tyłu napisane na opakowaniu. Podkład kryjący w postaci emulsji zapewnia naturalne krycie z matowym wykończeniem. Matowe wykończenie. A tu mamy Radiant Skin. Formuła Long Lasting stabilnie utrzymuje się na skórze przez wiele godzin bez efektu przesuszenia. Zawiera witaminę E oraz mineralny filtr słoneczny. Składnik aktywny, popłoch pospolity, silnie regeneruje i stymuluje procesy naprawcze skóry. Podkład posiada właściwości przeciwzmarszczkowe, przeznaczony dla każdego typu skóry. Wyprodukowano w Denmarku. No i to w sumie tyle. Ja mam go w odcieniu 12 Natural. No i po otwarciu mamy tutaj taką tubeczkę. Ja Wam powiem, że lubię takie tubki właśnie, jak są zakończone tym dzióbeczkiem, bo jak podkład jest tak zakończony jak krem do rąk, to mi się to wszystko tam strasznie syfi. Ja tego nie lubię, jestem pedantką. A ten dzióbek pozwala na to, żeby wszystko zachować jak najbardziej czyste. No dobra, i nałóżmy go sobie na dłoń. Zobaczmy, jaką on ma konsystencję. Jak widać, jest dosyć gęsty, mimo że go tak dosyć dużo nałożyłam, to nie chcę za bardzo spływać. Jeżeli chodzi o kolor, powiedziałabym, że nie jest to najjaśniejszy podkład, natomiast chyba będzie dla mnie ok. No i co mi się podoba, to, że nie wpada w różowe tony. Aplikować go będę standardowo gąbeczką, tym razem jest to też, tak jak ostatnio, gąbeczka Conmison z AliExpress. Tutaj będziecie mieli link do filmu, w którym mówię o tej gąbeczce i pod tym filmem w opisie będzie link do tej gąbeczki właśnie, jeżeli byście byli zainteresowani. Nakładam najpierw taką dosyć niewielką ilość podkładu. Zobaczymy sobie, jak tam będzie z jego kryciem. Taka mała ilość dała bardzo, bardzo naturalny efekt. Ja tak lubię, ja tak bym mogła wyjść z domu. Tylko może jakieś sywki bym sobie jeszcze takie większe pozakrywała osobno korektorem i ja bym tak mogła wyjść. Ale że to są YouTuby, no to ja sobie jeszcze trochę tego podkładu dołożę, ale nie będę też budować jakiegoś nie wiadomo jak dużego krycia, bo po prostu będę się wtedy już źle czuła. Myślę, że kolor jest dla mnie ok. No dobra, i w dalszym ciągu nie nałożyłam jakiejś mega ekstremalnie grubej warstwy. Podkład wygląda bardzo dobrze, naturalnie. Ja Wam się może zbliżę, żebyście zobaczyli sobie, jak to wygląda. Tutaj z tej strony oczywiście jest podkład, jeszcze nie przypudrowany ani nic. Tutaj z tej strony nie ma podkładu. No i jak widać, tutaj mi jeszcze delikatnie przebija syfek.
powiem wam tak, jakbym nie nagrywała dzisiaj filmów, tylko miała po prostu gdzieś sobie wychodzić z domu, nie wiem, do pracy czy na zakupy, to mi takie coś nie przeszkadza. No ale wiadomo, ja to później jeszcze troszeczkę przykryję korektorem, no bo jednak będę jeszcze dla was dzisiaj filmy nagrywać i nie chciałabym wam świecić moimi pryszczami. Okej, tak na tą chwilę wygląda twarz z nałożonym podkładem. Na tą chwilę, póki jeszcze go nie przypudrowałam ani nic, praktycznie w ogóle go nie widać na twarzy. Twarz wygląda bardzo naturalnie. Nie powiedziałabym, że jest matowa, nie jest też błyszcząca. Wygląda tak satynowo, naturalnie. Bardzo mi się to podoba. Podkład lekko zastyga. Ale też to nie jest takie zastyganie, żeby czuć ściągnięcie na twarzy. Wykończę sobie makijaż i zaraz do was wracam. No dobra, i tak wygląda skończony makijaż przy użyciu podkładu Gosh Exceptional Wear. Ja sobie was teraz zbliżę, ażebyście zobaczyły, jak ten podkład wygląda z bliska. A moim zdaniem naprawdę wygląda bardzo dobrze. Jest praktycznie niewidoczny na twarzy. No wiadomo, coś tam widać, że jest na tej twarzy, tak? Natomiast mi się podoba to, że piegi w dalszym ciągu mi przebijają, bo to jak najbardziej ja lubię, nie lubię mieć zakrytych piegów. Nie podkreślił suchych skórek, a wiem, że niektóre mam, ale jeżeli chodzi o podkreślanie suchych skórek przez podkład, to ja ostatnio wam przy każdej jakby możliwej okazji o tym mówię. Że jeżeli chodzi o podkreślanie suchych skórek przez podkład, to jest tak, że jeżeli odstaje wam sucha skóra i nałożycie na nią jakiś pigment, to wiadomo, że ona będzie bardziej widoczna. Natomiast są takie podkłady, które nadmiernie powodują to, że widać u was właśnie suche skórki, o których istnieniu nawet nie wiedziałyście. A są też takie podkłady, które tego nie robią jakimś dziwnym cudem. No i ten podkład dziwnym cudem nie podkreślił mi suchych skórek, chociaż wiem, że je mam. No ale ja tego podkładu już używałam kilka razy, dlatego podzielę się teraz z wami moimi spostrzeżeniami z tych kilku dni właśnie, jak go używałam. Dobrze, że zapisuję sobie różne rzeczy dotyczące podkładu, bo zapomniałam wam powiedzieć właśnie, co sądzę o kryciu. A krycie moim zdaniem jest lekkie, w kierunku do średniego. Raczej ciężko będzie tym podkładem budować krycie, chyba że pędzlem może, gąbeczką nie do końca, ale jak dla mnie to jest jak najbardziej na plus, ponieważ ja nie lubię mocno kryjących podkładów, ale zdaję sobie sprawę z tego, że są różne potrzeby, dziewczyny mają różne choroby skórne, trądzik, różne takie rzeczy, także nie wydaje mi się, żeby ten podkład był wystarczający, jeżeli właśnie macie większe potrzeby co do krycia. Ten podkład praktycznie w ogóle się nie ściera. Mówię praktycznie, ponieważ pościerał mi się tylko z brody, a jest to takie miejsce, z którego podkład się ściera, nie wiem, choćby podczas zmiany koszulki, czy bo się podpieramy, czy coś takiego. Także jeżeli podkład po całym dniu mi się pościera tylko tutaj, to jest naprawdę super. Dodatkowo nie zauważałam kompletnie, żeby ten podkład się ważył, więc też jak najbardziej na plus. No i zapomniałam wam wspomnieć, że ja mam cerę mieszaną, tłusta strefa T, normalne policzki i ten podkład zaczął u mnie dosyć mocno świecić się, ale dopiero po 7 godzinach, więc też myślę, że to jest całkiem niezły wynik. I tak ogólnie podsumowując sobie ten podkład, uważam, że to jest naprawdę całkiem niezły wybór, jeżeli chodzi o drogeryjne podkłady. Co prawda nie należy on do najtańszych, natomiast no tak jak ja, można go sobie wyrwać w jakiejś większej bądź mniejszej promocji, więc jeżeli będziecie miały okazję właśnie trafić go trochę taniej, to naprawdę warto spróbować, bo jest to całkiem niezły podkład. Tylko tak jak już mówiłam, jeżeli chodzi o krycie, no to jeżeli lubicie mniej więcej takie krycie jak ja, czyli takie lekkie do średniego, no to ten podkład myślę, że spełni wasze oczekiwania. Jeżeli potrzebujecie czegoś dużo mocniej kryjącego, no to tutaj już bym za bardzo nie ryzykowała. Dajcie znać w komentarzach, czy używałyście już tego podkładu i jak się u was sprawdzał. Dajcie znać, jak podoba wam się on u mnie na twarzy. No i to by było na tyle w tym filmiku. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.